Mieszkańcy Łukowa nie tylko symbolicznie wspierają Ukrainę, już włączyli się w zbiórkę darów, jedną z nich organizuje samorząd miasta. Wystartowaliśmy w poniedziałek 28 lutego od godziny 8 i tutaj na ulicy Browarnej w Ośrodku Sportu i Rekreacji do odwołania od poniedziałku do piątku będzie działał punkt, gdzie będziemy przyjmować dary dla Ukrainy. Pracujemy tutaj w godzinach od 8 do 20. Pracują pracownicy ośrodka sportu i rekreacji oraz wolontariusze, m.in. nasi ukowcy harcerzy. Prosimy, zachęcamy mieszkańców naszego miasta o dostarczanie tutaj w to miejsce do ośrodka. Sportu i rekreacji, żywności najlepiej wysoko przetworzonej, o długim terminie przydatności do bezpośredniego spożycia typu konserwy, typu batony energetyczne. Prosimy również o dostarczanie środków, wszelkiego rodzaju środków czystości, środków sanitarnych, środków opatrunkowych, które zostaną wysłane tam na Ukrainę. Również prosimy o dostarczanie śpiworów, koców, mat, czyli to, co jest potrzebne między innymi dla mężczyzn walczących tam na terenie. Na terenie Ukrainy. Chcemy pomóc, lubimy pomagać, jesteśmy Polakami, więc to jest naturalne, że pomagamy naszym sąsiadom. Ja przyniosłam pieluchy, troszeczkę żywności, batony energetyczne, czekolada, słodycze i środki higieniczne. Myślę, że każdy z nas może się w takiej sytuacji znaleźć. I dobro wraca zawsze. Czy dary przekazane przez mieszkańców uda się dostarczyć na Ukrainę? Te dary mam nadzieję, że trafią bezpośrednio do naszego zaprzyjaźnionego miasta Baranówki. Jeśli to będzie niemożliwe, jeżeli ten transport nie będzie możliwy do przekazania, to te dary zostaną przekazane do magazynów centralnych i już bezpośrednio dystrybucją i wysyłką będzie się zajmowało państwo. Rozważamy dwie możliwości, chociaż na ten moment chcielibyśmy, żeby to trafiło bezpośrednio tam, gdzie mamy naszych przyjaciół, gdzie mamy naszych znajomych na wschodzie. Zbiórka darów prowadzona jest również w biurze senatora Stanisława Gogacza. Od 28 lutego rusza zbiórka akcja Polacy Ukrainie, którą pan senator organizuje wraz z Ochotniczą Strażą Pożarną w Nurzynie. I Stowarzyszeniem Przeszłość Przyszłości w Puławach. Organizujemy zbiórkę żywności oraz artykułów medycznych, nie leków. Przyjmujemy dary od godziny 9 do godziny 16 w biurze u pana senatora na ulicy Wilczyńskiego 4M. Na stronie internetowej pana senatora oraz na Facebooku jest udostępniony numer. Do kontaktu, w razie czego, jeżeli ktoś by chciał w innych godzinach przynieść dary, także proszę dzwonić. Zebrane artykuły spożywcze zostaną spakowane w biało-czerwone paczki, tak jak to miało miejsce w latach ubiegłych, e, wzorem akcji Polacy Rodakom, gdzie pakowaliśmy w kartony jednakowej wielkości z flagą biało-czerwoną. W każdej paczce był też list od pana senatora i artykuły spożywcze, czyli makarony, konserwy mięsne, mąka, cukier, herbata, słodycze. Zapraszamy wszystkich do włączenia się w akcję Palacu Ukrainie. Jeszcze w tym tygodniu uruchomiony zostanie punkt informacyjny dla osób, które przyjadą do naszego miasta z ogarniętej wojną Ukrainy. Bez wątpienia takie osoby na pewno już są. To są wszelkiego rodzaju oddolne, oddolne ruchy. My również już w zasadzie jesteśmy przygotowani na to, żeby takie osoby, które nie mają się gdzie podzieć, żeby takie osoby do nas się zgłosiły. Od środy tutaj w tym miejscu to miejsce będzie nie tylko miejscem dostarczania, dostarczania tych darów, ale będzie to miejsce, gdzie będzie w ciągu od godziny 8 do godziny 16, będzie osoba, osoba która będzie po ukraińsku. Również rozmawiała. Podamy również ten numer telefonu, na którym można się z tą osobą kontaktować, osoba, która udzieli wszelkich właściwych informacji dotyczących chociażby procedur pobytu na terenie naszego kraju, chociażby procedur związanych z uzyskiwaniem statusu uchodźcy. W najbliższych godzinach również ta informacja pojawi się na naszych serwisach informacyjnych miasta. Prosimy również media lokalne o powielanie tej informacji, o dystrybuowanie tej informacji szerzej. Te informacje będziemy również umieszczać i przygotowywać w języku ukraińskim, tak żeby te osoby, które już tutaj są, ci uciekinierzy, uchodźcy z Ukrainy, mogli, mogli w taki komfortowy sposób z tą informacją się zapoznać. Również chciałbym taką informację przekazać, że jeżeli są już u nas mamy z dziećmi w różnym wieku, to, to proszę się zgłaszać do szkół, przedszkoli. Takie dzieci oczywiście zostaną przyjęte, zaopiekujemy się tymi dziećmi.